swojej karierze bardzo bogaty. Stoczył 252 pojedynki, z których zwycięstwo zakończył 230 pojedynki. 230. Michał Chudecki, 120 pojedynków i tylko 6 porażek. I do czerwonego narożnika zmierza Andrzej Liczik ze swoim trenerem klubowym, panem Stanisławem Wąsowskim oraz historią trenerskiego Podlasia w boksie, panem Ryszardem Dargiewiczem. Duże brawa dla Andrzeja Liczika. Konińska publiczność zna się na boksie i docenia, powiedzmy, zasługi, które Andrzej Liczik położył w polskim boksie. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski z tytułami mistrza Polski też oraz brązowy medalista mistrzostw Europy. A rywalem Andrzeja Liczika będzie Michał Chudecki, klub PKB Poznań. A jak PKB Poznań, oczywiście nazwisko Nowak. W tej chwili już syn Zdzisława Nowaka, prezesa PKB Poznań, który po prostu przekazał tradycje rodzinne w ręce syna. Michał Nowak, szkoleniowiec poznańskiego klubu bokserskiego. Sędzią ringowym tego pojedynku jest sędzia Kazimierz Kiczyński, który sprawdza skrupulatnie obecność sędziów punktowych na swoich stanowiskach i za moment rozpoczniemy pojedynek. Naprawdę można by tutaj puszczać nagrania młodym adeptom sztuki pięściarskiej z takich walk. W tej walce na pewno będzie wszystko. Będą ataki, będą obrony, być może i będą klincze, ale jest to jeden z elementów obrony. Nie do końca prawidłowy, ale jeżeli klincz nie trwa więcej jak 5 sekund, sędzia po prostu nie przerywa pojedynku. Klinczu proszę nie mylić z trzymaniem. Trzymanie jest faulem. A tak jak wspomniałem, klincz jest elementem obrony zawodnika. Dobra lewa prosta w wykonaniu Chudeckiego. Bardzo badawcze pierwsze minuty tego pojedynku. Prawa prosta dochodzi celu. Wydaje mi się, że Michał Chudecki jest szybszym tutaj w tym pojedynku. Szybszy na nogach, szybsze ręce i po prostu Andrzej Liczik nie zdąży zauważyć tych ciosów, które wyprowadza Michał Chudecki. Michał Chudecki na pewno najpewniejszy punkt PKB Poznań, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, zarówno
w Bundeslidze, gdzie PKB zdobył tytuł wicemistrzowski, ponieważ klub z Poznania startuje w rozgrywkach Bundesligi. W międzyczasie poprawny lewy celny Michała Chudeckiego. Bardzo sprytnie właśnie Michał Chudecki przyklinczował i uciekając z tego klinczu jeszcze zdążył zadać lewy sierpowy, który trafił Liczika. Końcówka pierwszej rundy. Piękne ciosy Chudeckiego. No troszeczkę nieładne gesty Liczika, który no tak powiedzmy po przyjacielsku pokazał język Chudeckiemu. I pierwsza runda na pewno dla zawodnika z Poznania. A przed Państwem Michał Nowak, pierwszy trener klubu PKB Poznań i Michał Chudecki. Andrzej Liczik w narożniku czerwonym ze swoim trenerem Stanisławem Wąsowskim. I za moment sędzia Kazimierz Kiczyński rozpocznie drugie starcie w tym pojedynku. Niewielka jednak, dosyć wyraźna przewaga Michała Chudeckiego w pierwszym starciu. No tutaj rozgorzeje na pewno walka na całego. Liczik czuje po prostu, że przegrał pierwszą rundę. Stara się odrobić straty. Niemniej jednak Chudecki, no przypadkowe potknięcie się zawodnika z Poznania. Zaskakuje szybkością Chudecki Liczika i tutaj można powiedzieć, że może wiek wyciska pewne piętno. Piękny prawy sierpowy, może niezbyt celny, niezbyt silny, ale bardzo celny, który troszeczkę wytrącił z pozycji bokserskiej Liczika. No, defekt zapięcia kasku u Michała Chudeckiego, szybciutka i zdecydowana postawa trenera i już walka toczy się dalej. Piękny prawy, który po prostu, no można powiedzieć, w locie chwycił Liczika. To sprytniejszy jest Chudecki w tym pojedynku. Po prostu okrada Liczika. Ale na to się składa, powiedzmy, szybkość i nóg, i rąk, gdzie Chudecki po prostu zawsze o ułamek albo jest szybszy i zada celny cios, albo po prostu zdąży wycofać się z zagrożonego miejsca na skutek poprawnej pracy nóg. I tutaj był typowy przykład, gdzie po odskoczku Chudecki szybciutko wszedł pół dystans i jeszcze zadał lewy taki półsierp, który trafił Liczika w głowę.
No trochę szamotaniny. Koniec rundy. I w tej rundzie Chudecki był troszeczkę lepszym zawodnikiem. Myślę, że zespół sędziów punktowych również tak sądzi. I przed nami trzecie starcie, które za moment rozpocznie pan Kazimierz Kiczyński. Kolejne dwa ciosy, lewy hak na dół, prawy sierp na górę, trafiają Licika i kolejne ciosy również spadają na głowę zawodnika z Białegostoku. Ja myślę, że tutaj zdecydowanie znaczenie na kontynuację tego pojedynku ma lepsza szybkość, którą prezentuje nam zawodnik z Poznania. A przy naszym stanowisku trener klubu Kontra Elbląg, pan Zdzisław Tomczak, który podzieli się wrażeniami na pewno z państwem, ale już może dokończymy tą rundę tutaj. Zostało jeszcze może gdzieś około minutki. I bacznie będziemy obserwować poczynania zawodników w końcówce tego pojedynku. No Liczyk teraz trafił takim zamachowym lewym Chudeckiego. Ciekawa historia, rozpiął się kask i podniósł. Kolejne ciosy Chudeckiego. No tutaj już na całkowitym luzie Chudecki lokuje ciosy na głowie zawodnika z Białegostoku. No są to tak doświadczeni zawodnicy, że ja tutaj nawet nie mówię, jakie... Sportowo szanuję w każdym calu. Jakieś takie zagrożenie. Na chwilę jest przytrzymana ręka, ale od razu jest puszczona i wznowiona akcja. Sędzia pan Kazimierz Kiczyński tutaj z czystym spokojem obserwuje ten pojedynek i w niektórych tylko momentach przerywa go.